Zanim otworzę obrady 53. sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, jak zapewne Państwo wszyscy już wiecie, w piątek dotarła do nas smutna informacja związana ze śmiercią Pawła Waloszka, wielkiego mistrza żużlowego, honorowego obywatela Świętochłowic, osobę, którą każdy z nas będzie bardzo dobrze wspominał i pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Wysoka Rado, w związku z tą smutną informacją proszę wszystkich o powstanie i uczczenie pamięci Pawła Waloszka minutą ciszy. Dziękuję. Wysoka Rado, otwieram obrady 53. sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołanej w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym, czyli na wniosek prezydenta miasta, i stwierdzam zgodnie z listą obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Serdecznie witam Wysoką Radę, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta oraz mieszkańców naszego miasta. Wysoka Rado, przystępujemy do punktu pierwszego, czyli do przedstawienia porządku obrad. Czy Wysoka Rada życzy sobie, abym go odczytywał? Nie widzę takiego życzenia. Zapytam również, czy pojawiły się jakieś wnioski dotyczące zmiany porządku obrad. Pani Skarbnik, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście, pragnę w imieniu Pana Prezydenta prosić Państwa o rozszerzenie porządku obrad o dwie uchwały. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła zmiany budżetu na rok 2018. Druga uchwała będzie dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, w związku z wnioskiem dotyczącym rozszerzenia porządku obrad poddam zaraz ten wniosek o głosowanie. Wysoka Rado, zaznaczę, że pozwalam sobie zaproponować Wysokiej Radzie, aby punkt dotyczący uchwały w sprawie uchwalenia budżetu wrzucić jako punkt trzeci, następnie wieloletnią prognozę finansową jako punkt czwarty, oczywiście pod warunkiem, jeżeli Wysoka Rada na to się zgodzi. Zarządzam głosowanie w tej sprawie. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem porządku obrad? Proszę. Jeszcze raz. Aha, ale to w imieniu prezydenta, w związku z czym nie muszę zapytywać prezydenta, czy prezydent wyraża zgodę na rozszerzenie. No ale zapytuję, tak woli ścisłości pro forma. Prezydent wyraził zgodę jako wnioskodawca, w związku z czym teraz zarządzam głosowanie nad punktem dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2018 rok. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem o ten punkt porządku dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ten właśnie punkt i będzie to punkt trzeci. Stosunkiem głosów za 11, przeciw 7 i 0 głosów wstrzymujących się. Przystępujemy teraz do głosowania nad rozszerzeniem porządku sesji o projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I tu proponuję, aby ten projekt znalazł się w punkcie czwartym nowego porządku obrad. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, w związku z tym, że Wysoka Rada wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o dwa punkty dotyczące budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej, obecnie mamy porządek obrad liczący 11 punktów. Czy Wysoka Rada życzy sobie, abym odczytał wszystkie punkty? Nie widzę takiego życzenia. Uznaję zatem ten punkt porządku obrad za zamknięty i zrealizowany. Wysoka Rado, punkt drugi też. Przystępujemy do punktu trzeciego, czyli do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45 przez 374 przez 17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2018 rok.
Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę przedstawić Państwu projekt uchwały zmieniającej budżet na rok 2018. Następuje zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, otrzymaniem odszkodowań za zalane piwnice środowiskowego domu samopomocy oraz za uszkodzone czytniki w wyniku wyładowań atmosferycznych na basenie ekologicznym przy OSIR Skałka, możliwością otrzymania wyższych prognozowanych wpływów z niektórych źródeł po przeanalizowaniu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji zadania pod nazwą Wiele kwalifikacji, pewna praca i zadanie Centrum Usług Społecznościowych, w tym zmianą kwoty dofinansowania środkami Unii Europejskiej. Zwiększenie planu wydatków następuje m.in. w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące placówek oświatowych oraz niektórych jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dochodów tych jednostek. Poza tym zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków w następujących działach: transport i łączność, obsługa długu publicznego, oświata i wychowanie, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 926 Kultura Fizyczna do działu 750 Administracja Publiczna na realizację zadań inwestycyjnych. Poza tym na wniosek Miejskiego Zarządu Oświaty zaproponowano zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku, które przedstawione są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Ponadto w związku ze zwiększeniem planu wydatków pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, które przedstawione są odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Radny Nowak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panowie Prezydenci. No, muszę znowu przypomnieć to, że kolejny raz, czy jak zawsze właściwie, przedstawia się projekt uchwały dotyczący finansów miasta w godzinach zamknięcia Urzędu Miejskiego, w ostatnich minutach. Jest to po prostu skandal. Mam szereg pytań w związku z tym, że nie mieliśmy możliwości szerszej się z tym zapoznania, nie było żadnej analizy, spotkań komisji. Nie wiem, czy te komisje w ogóle funkcjonują, a przynajmniej nie w takim zakresie, jak to powinno wyglądać. Szanowni Państwo, czy Panie Prezydencie, pierwsze pytanie na szybko. To jest pierwsza strona tego projektu uchwały. Tu jest udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i tu się zwiększa, to jest zwiększenie o 1 000 000 zł. Proszę powiedzieć, czy to jest fakt, czy to jest pobożne życzenie naszego miasta, że te wpływy będą? No to będzie miało oczywiście skutki w tym, że tutaj państwo próbujecie zwiększyć o 2 024 000 zł wydatki. Pewnie to ma związek z tym, że chcecie państwo ten 1 000 000 zł więcej pozyskać i z uzasadnienia się będę posiłkował. Pozycja zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji zadania pod nazwą Wiele kwalifikacji, pewna praca. Proszę powiedzieć, z czym się to wiąże? Ja rozumiem, że generalnie chodzi o to, że mniejsze środki dostaniemy, tak, z tego tytułu, czy w ogóle tych środków mamy nie dostać, a jest to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Karcz odpowie na pytanie. Proszę uprzejmie. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny. W skrzynkach Państwo Radni otrzymaliście 31 sierpnia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze 6 miesięcy tego roku. I tam po stronie dochodowej mamy sprawozdanie z wykonania dochodów, między innymi z podatku CIT, bo to, co Pan pytał, czyli udział podatek stanowiący dochód budżetu państwa. Tam mieliśmy plan roczny 1 000 000 zł. Wykonanie było 118%, czyli 1 200 000 prawie. Czyli można założyć, że wykonanie roczne będzie około 2,5 miliona.
podnosimy o milion, czyli do kwoty 2 milionów, a więc jeszcze jakby poniżej tego, jak w tej chwili następuje wykonanie. Także nie ma żadnej obawy, że to wykonanie zostanie wypełnione w pełni. Czary mary. Nie ma żadnej obawy, że to wykonanie zostanie wypełnione tak, jak przyjmujecie w tej uchwale. Gdybyśmy takich czynności się nie dokonuje, proszę zwrócić uwagę na sprawozdanie, które utrzymał pan w skrzynce i ono jest też do wglądu w Kancelarii Miasta. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za to wyjaśnienie. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani... Odpowiedzieć chce jeszcze pan prezydent Konrad. Pani radna, dajmy szansę panu prezydentowi i potem pani radna Ziemia. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Zmiana finansowania projektu Wiele Kwalifikacji Pewna Praca wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. To nie jest absolutnie zmarnowanie tych pieniędzy, czy oddanie, czy niewykorzystanie. Nie było w przypadku Świętochłowic takiego momentu, kiedy byśmy nie wykorzystali funduszy unijnych z winy miasta. Wszystkie projekty są realizowane, natomiast Wiele Kwalifikacji Pewna Praca zostanie przesunięte poszczególne fazy realizacji projektu i skąd zmiana w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do głosu zgłaszała się pani radna Zięba. Proszę uprzejmie. Wysoka Rado, znowu pan prezydent nas stawia przed faktem dokonanym. W piątek, to co już mój przedmówca powiedział, że w piątek już po zamknięciu, czy no w zasadzie po zamknięciu, bo urząd jest do 14 czynny w piątek, dowiadujemy się o kolejnej uchwale, do której w żaden sposób nie możemy się przygotować, nie możemy się zaznajomić. Czyli w zasadzie tak jak Rada jest traktowana, czyli każdy mieszkaniec jest traktowany, bo jesteśmy przedstawicielami miasta. Szanowni państwo, no, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie będzie głosował w tym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, pragnę przypomnieć, być może państwa też zaskoczę tą informacją, że macie dostęp do Urzędu Miejskiego, do swoich skrzynek w zasadzie 24 godziny na dobę. Nie jesteśmy ograniczeni godzinami urzędowania. Możemy w każdym momencie wejść do urzędu i skorzystać, zabrać materiały ze swojej skrzynki, ale to już taka informacja na przyszłość, gdybyście państwo w przyszłości o tym zapomnieli. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Nowak po raz drugi, proszę uprzejmie. Najpierw odniosę się do odpowiedzi zastępcy prezydenta pana Kormana. Pozwolę się nie zgodzić z tym, co pan powiedział, że miasto Świętowice nie oddało środków wcześniej pozyskanych. Nie pamiętam oczywiście dokładnie, czy to były akurat środki unijne, czy z innych źródeł, ale przypomnę państwu projekt Kompas, gdzie oddaliśmy, nie pamiętam dokładnie, ale była chyba to kwota 300 tysięcy złotych. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo ona mi umknęła. Bardzo zaniepokojony jestem tym, bo są to informacje jakby publicznych, czy medialnych bardziej, gdzie pan prezydent chwali się tym, że został rozstrzygnięty przetarg. Ja nie znajduję tutaj w projekcie budżetu tego, śladu tego, że pan podjął taką decyzję o rozstrzygnięciu przetargu na stadion na kwotę 38 milionów złotych, a w projekcie budżetu mamy środki w wysokości 31 milionów złotych. Proszę o wyjaśnienie, bo wydaje mi się, oczywiście nie jestem tutaj prawnikiem, tych zawiłości tak doskonale nie znam, ale wydaje mi się, że i po jednej, i po drugiej stronie, tak znaczy się i wykonawca, jak i zamawiający musi spełniać szereg wymogów prawnych. Czy pan mógł podjąć taką decyzję, nie mając zagwarantowanych środków w budżecie miasta? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny. Pan prezydent Dawid Kostępski odpowie na to pytanie. Proszę uprzejmie. I tak trzymać. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie radny, bardzo proszę o cierpliwość. Tuż za uchwałą budżetową będziecie państwo i Wysoka Rada podejmowała uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej. Tam zarezerwowane są środki na przebudowę stadionu żużlowo-piłkarskiego imieniem Pawła Waloszka. 31 milionów złotych zarezerwowane na ten cel w WPF-ie i 8 milionów złotych na termomodernizację budynku Osir-Skałka. Absolutnie w zeszłym tygodniu podjąłem decyzję o, tak naprawdę komisja przetargowa rozstrzygnęła przetarg dotyczący przebudowy stadionu. Został wyłoniony podmiot, który
Jeżeli w najbliższych 10, w tej chwili już 8 dniach nie nastąpi odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, no to w około 21 września zostanie podpisana umowa z tym podmiotem, ponieważ cała procedura przetargowa na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych została przeprowadzona z należytą starannością. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze wziąć udział w dyskusji? Zgłoszeń nie widzę, Wysoka Rado. W takim wypadku przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice. Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Wysoka Rado, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę stosunkiem głosów 12 za, przeciw 0 i 1 głos wstrzymujący się. Zamykam punkt trzeci i przechodzimy do punktu czwartego. To jest do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Świętochłowice na lata 2018-2035. Pani skarbnik przedstawi projekt uchwały. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pragnę przedstawić Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W tym projekcie uchwały następuje uaktualnienie limitu wydatków na następujące zadania. Centrum Przesiadkowe Mijanka, zmiana finansowania w latach kolejnych, Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34, zmiana łącznych nakładów, zmiana finansowania w kolejnych latach, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej przy ulicy Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej, zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach, budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sudeckiej, zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach, budowa mieszkań komunalnych, następuje tutaj zmiana finansowania w kolejnych latach, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, zmiana okresu realizacji zadania i zmiana finansowania w kolejnych latach oraz przebudowa ulicy Łagiewnickiej, wprowadzenie nowego zadania do realizacji. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały. Pani skarbnik, bardzo dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad tym punktem porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Świerk pierwszy był. Proszę bardzo. Wysoka Rado, ja chciałem tylko zapytać, skąd finansowanie zadania nowo wprowadzonego? Czy ten budżet jest w stanie podjąć to, tym bardziej, że w 2019 roku ogromne zadanie jest finansowe w zakresie przebudowy ulicy Łagiewnickiej. Ja rozumiem, że być może tam częściowo jest finansowanie z tramwajów czy tego, ale chciałbym wiedzieć, jak to ma udźwignąć ten cieniutki budżet, jak na dzień dzisiejszy. I też powtarzam, że rzucanie takich ważnych uchwał na 10 minut do godziny zero to jest po prostu śmieszne, może i niefortunne i lekceważące nas i mieszkańców. Dziękuję bardzo, panie radny. Przypominam, że projekty uchwały zostały dostarczone 6 września. Pan prezydent Karcz odpowie, proszę bardzo. A piątek to był jaki dzień? A siódmy, przepraszam, pomyliłem się, siódmego. Dziękuję. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Radny, przebudowa ulicy Łagiewnickiej, punkt 1.3.2.7 na samym końcu tabeli. 24 miliony złotych przez wszystkie lata wskazane w UPF-ie. Dziękuję bardzo. Do głosu zgłaszał się Pan Radny Nowak, proszę. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie wrócić do tematu z poprzedniej uchwały, przebudowa, remont stadionu imienia Pawła Waloszka, świętej pamięci. Proszę mi wyjaśnić, panie prezydencie, bo my się trochę pogubiliśmy w tym wszystkim. W wieloletniej prognozie finansowej
Są dwa zadania. Termomodernizacja budynku Osirskałka i przebudowa stadionu. Wobec powyższego, czy to są dwa odrębne zadania, czy to jest jako jedno zadanie, czy w ramach przeprowadzonego przetargu, który, jak pan sam wspomniał tutaj w mediach i pan to, tym tematem się pochwalił, to jest w ramach jednego przetargu rozstrzygnięte dwa zadania, czy to jest jedno zadanie? Proszę bardzo o wyjaśnienie tematu. Dziękuję bardzo. Odpowie pan prezydent Karcz. Proszę uprzejmie. Panie prezydencie, szanowni państwo, panie przewodniczący, panie radny. Mamy dwa zadania. Jedno to przebudowa stadionu w punkcie 1.3.2.5 WPF-u. I drugie zadanie, termomodernizacja, przebudowa budynku Osirskałka w punkcie 1.1.2.10. Przetargiem objęte są dwa zadania. Dlaczego są podzielone w WPF-ie? Dlatego, że termomodernizacja Osirskałka finansowana jest ze środków zewnętrznych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To są środki Unii Europejskiej na termomodernizację budynków, także ich remont wewnętrzny, przebudowa instalacji, tego wszystkiego, co trzeba zrobić przy generalnym remoncie budynku, który jest przecież budynkiem prawie 40-letni, ponad 40-letni, a więc budynkiem nadającym się do generalnego remontu. Natomiast ta druga pozycja to jest pozycja stadion, czyli trybuny i to wszystko, co wokół stadionu jest potrzebne. I dlaczego to jest podzielone w WPF-ie? Dlatego, że tamte pierwsze zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, a tutaj ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Dlatego trzeba to podzielić wizualnie, żeby można było wskazać instytucji finansującej ten przedmiot, który ona ma finansować czy współfinansować. Natomiast wszystko jest objęte jednym przetargiem i jedną umową. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Nowak po raz drugi, proszę bardzo. To ja jeszcze raz bym bardzo prosił o szczegóły. Czy rozstrzygnięty przez pana przetarg na przebudowę stadionu za te 38 milionów z hakiem, które tam jest, dotyczy tych dwóch zadań, tak? Wobec powyższego proszę mi też spróbować wytłumaczyć, bo do tego przetargu rozstrzygniętego według pana prezydenta przystąpiły inne firmy. Tańsza oferta, tam była też za 30 bodajże 1 milionów z hakiem, dokładnie nie pamiętam. Czy te, za te 31 milionów ta oferta też była na te dwa zadania? Potencjalny wykonawca, który przystąpił, chciał za te 31 milionów wykonać też obydwa te zadania? Bardzo proszę o wytłumaczenie. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Karcz, proszę. Panie prezydencie, szanowni państwo, no oczywiście, że przetarg był na oba zadania, no bo remontujemy nie tylko stadion, ale też budynek, to są części ze sobą immanentnie powiązane. Nie można wyremontować stadionu i zostawić starego budynku Osirskałka w tej kształcie, jaki on jest w tej chwili. Przetarg obejmował obie części, nie można było składać ofert częściowych, no bo tak naprawdę to jest coś, co jest ciężko podzielić. Oczywiście kończy się budynek, kończy się instalacja jednego budynku, ale zaraz idzie kabel, który idzie na stadion, a więc to trzeba wykonać razem. Natomiast ten fragment, który jest w budynku, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego musi być wydzielony w wieloletniej prognozie finansowej, bo zawsze jest tak, jeżeli składamy wniosek o dofinansowanie do instytucji finansującej, czy te, które dystrybuują środki Unii Europejskiej, czy te, które dystrybuują środki budżetu państwa, to zawsze trzeba wskazać, gdzie jest zabezpieczony ten nasz wkład własny. Tutaj mamy 8 milionów na termomodernizację Osirskałka, ale prawie 4 na dotacji, czyli po dochodach, bo to jest ten źródło przychodu, które dostaniemy, bo tak jak powiedziałem już w wcześniejszej wypowiedzi, te środki mamy zagwarantowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To są na przykład te środki, z których finansowaliśmy przebudowę Powiatowego Urzędu Pracy, których planujemy przebudowę termomodernizację przedszkola miejskiego nr 9, z których chcemy przebudować budynek Nabuchowego 23. To są jakby środki, które mamy dzięki negocjacjom prezydenta w subregionie zabezpieczone do naszej dyspozycji w tej perspektywie Unii Europejskiej. Natomiast 31 milionów z hakiem, które mamy zabezpieczone w WPF-ie po naszej stronie, być może będzie, można powiedzieć, zmniejszone, czyli będzie założone po stronie dochodowej, jeżeli uda nam się uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu państwa na przebudowę takich ośrodków sportu, jak właśnie nasz, w ramach środków z Ministerstwa Sportu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przetarg obejmował oba zadania. Każda z ofert, która wpłynęła, obejmowała oba zadania, jak najbardziej. Tego nie można było dzielić.
Natomiast no, oferta musiała być odrzucona z uwagi na to, że miała takie błędy formalne, że komisja przetargowa mimo wielokrotnych dopytywań i żądań uzupełnienia dokumentacji nie zdołała tej oferty uratować. No, proszę pamiętać, że przetarg był powtarzany między innymi po to, żeby zawrzeć umowę jak najmniejszą kwotę, no bo robiliśmy to w poszukiwaniu oszczędności. Natomiast tej oferty niestety nie dało się już uratować, stąd zawarcie, znaczy propozycja komisji, wybór komisji przetargowej i wskazanie kolejnej oferty, tej oferty, która jest najkorzystniejsza, bo to jest druga co do wielkości oferta, która wpłynęła, były jeszcze dwie na kwoty prawie 40 milionów i przewyższające 40 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan radny Świerk. Oddaję panu głos. Wysoka Rado, zamierzeniem, tak myślę, pana radnego Nowaka nie było to, żebyście nam powiedzieli, że ta oferta tak dalej jest w takiej i takiej kwocie. To nie o to chodzi. Jeszcze raz tu powtarzam. W tej chwili miasto wzięło odpowiedzialność finansową na kwotę 39 milionów 850 tysięcy złotych. To jest prawie 40 milionów. Do tego, co mogło być zrealizowane na początku roku, to już jest nie 7 milionów różnicy, tylko znacznie więcej. I to sobie trzeba uświadomić, a nie cały czas opowiadać, że chcieliśmy najtańszą wybrać. No, takżeście panowie wybrali, że w tej chwili będzie nas to prawie 8,5 miliona, czy 9 milionów, no więcej kosztować. I tu jest wszystko, w tym jest właśnie cała ta wasza strategia. No po co tyle milionów więcej? To samo zadanie, a wtedy pieniądze były gwarantowane. Ja w tej chwili podejmę kroki prawne, żeby sytuację wyjaśnić. Bo to cały czas panowie sobie kpicie z nas. To trzeba głośno powiedzieć, prawie 40 milionów, kiedy można było to za niecałe 32 zrobić. Te dwa zadania powtarzam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam sobie głosu. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, tak dla odróżnienia funkcji przewodniczącego od funkcji jakby dyskutanta też w tej dyskusji pozwalałem sobie z tego miejsca zabrać głos. Wysoka Rado, no to przecież właśnie przed chwilą Pan Prezydent Kacz tłumaczył, że nie mogliśmy tego zrobić za te 31-32 miliony złotych, bo przetarg, znaczy oferent, który wystartował w tym przetargu, no nie dokonał wszystkich formalności, nie zapewnił tego, że te wszystkie formalności były w tej ofercie. Komisja, która została powołana przez pana prezydenta, przecież dopytywała, chciała, prosiła o to, żeby, o to chodzi właśnie, chciała, żeby ten oferent doniósł te materiały, te dokumenty, które były potrzebne. No to się nie udało, to co mieliśmy zrobić? Zaufać znowu jakiemuś oferentowi, który być może nie był do końca przygotowany do tak dużej, potężnej inwestycji. Każdemu chyba, komu leży na sercu dobro i miasta, ale także tego pięknego, wspaniałego, wspaniałej historii obiektu stadionu imienia świętej już pamięci niestety Pawła Waloszka, no to chyba każdy rozsądnie myślący człowiek chce, żeby ten projekt został wreszcie dokończony. No to jedyną szansą jest to, żeby ten przetarg, który został rozstrzygnięty, żeby go wreszcie zrealizować. I żebyśmy się mogli cieszyć przez kolejne długie, długie lata, przez kolejne pokolenia wspaniałym obiektem, na który Świętochłowice i Świętochłowiczanie zasługują. Dziękuję bardzo. No właśnie już nie, no dwa razy. Pan prezydent, proszę bardzo. Tu niestety, no i pan radny Świerk, pan Nowak już dwa razy. No, głos w dyskusji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiadając na pytania, rzeczywiście to postępowanie przetargowe, które zostało rozstrzygnięte w czwartym już podejściu, przede wszystkim miało na celu znalezienie jak najtańszej oferty tego przedsięwzięcia i tego zadania. Natomiast niestety, ale procedury, i to jeszcze raz powtórzę, związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, czyli procedury, które przeprowadzane są na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, no wymagają przede wszystkim od zamawiającego określonych, wnikliwych, bardzo szczegółowych procedur, które my musimy zastosować. I to też również miało miejsce podczas pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego postępowania. No ja też oczywiście chciałbym, aby każdy z przetargów móc rozstrzygać w jak najszybszym czasie, przede wszystkim po to, aby jak najefektywniej, skuteczniej i szybko wydatkować środki publiczne oraz te środki, które pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych.
Natomiast no niestety ten podmiot, który w tym postępowaniu przedstawił najkorzystniejszą ofertę, niestety, ale musiał zostać wykluczony z postępowania ze względu na to, iż nie spełniał wymogów formalnych, które przewidziane były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I ten podmiot, który w tej chwili został wybrany jako wykonawca tego zadania, no wśród pozostałych, wśród wszystkich tych oferentów, którzy złożyli swoje oferty, był podmiotem najtańszym. Dziękuję bardzo. Pani Radna Zięba, udzielam Pani głosu. Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, ja mam pytanie. To dlaczego został odwołany pierwszy przetarg z uzasadnieniem z Państwa strony, że było brak środków w budżecie? Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Karcz odpowie, proszę uprzejmie. Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Pani Radna, no bo wtedy faktycznie środków w budżecie na tą kwotę nie było. Można sięgnąć do wieloletniej prognozy finansowej. Właściwie co jedną, co drugą sesję następują zmiany w WPF-u. Na przykład dzisiaj pojawiają się tam mieszkania komunalne na prawie 4 miliony złotych. Limit wydatków po to, żeby rozpocząć budowę mieszkań komunalnych. Więc jakby pojawiają się nowe zadania w wieloletniej prognozie finansowej. Podobnie było ze stadionem, który też limit wydatków na poszczególne lata się zmieniał. No bo po pierwsze trwałe przetargi mijał czas, staraliśmy się dofinansowanie czy z Unii Europejskiej, czy z budżetu państwa i wtedy faktycznie nie było wystarczającej ilości środków na to, żeby przetarg rozstrzygnąć. Dzisiaj te środki są, 38 milionów, z czego 4 już po dochodach ze środków Unii Europejskiej i daj Boże, jeżeli uda nam się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, to jeszcze 50% kwoty z 31 milionów złotych może się pojawić w przyszłości, w przyszłym roku mam nadzieję, po dochodach budżetu miasta w kolejnych latach, a więc 16 milionów wtedy byłoby jeszcze wspomożenia ze strony zewnętrznej na przebudowę stadionu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie widzę, a widzę zgłoszenie. Pani Radna Zięba. Drugi głos w dyskusji, proszę bardzo. Dziękuję za przypomnienie. Nie ma za co. Jakoś tak widzę lawirowanie tutaj pana prezydenta we właściwej odpowiedzi. 19 grudnia została podjęta uchwała, w której były zabezpieczone te pieniądze na te dwa zadania. Dziękuję. I pan prezydent Karcz, proszę uprzejmie. No, pani radna, pamięta pani jedną z uchwał zmieniających WPF? Faktycznie 19 grudnia przy uchwaleniu budżetu miasta Wysoka Rada podjęła uchwałę zmieniającą WPF i tam nastąpiła zmiana WPF-u przyznająca środki na to, żeby na przykład dzisiaj rozstrzygnąć przetarg na już czwarty. Natomiast pani pytała o pierwszy przetarg, a to było przed 19 grudnia 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po raz kolejny, dzisiaj podczas tej sesji pierwszy raz, ale po raz kolejny w trakcie w ogóle wszystkich sesji proszę Państwa o to, abyście zgłaszali się do głosu. Te osoby oczywiście, które jeszcze mają możliwość, każdemu z Państwa przecież głosy udzielę. Proszę o takie niewzbudzanie harmidru w ławach radcowskich. Nie widzę więcej zgłoszeń do udziału w dyskusji nad uchwałą, projektem uchwały. Wysoka Rado, w związku z czym przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska w Świętochowicach przyjęła uchwałę z stosunkiem głosów 12 za. Przy 0 głosach przeciwnych i wstrzymujących się również było 0. Wysoka Rado, zamykam punkt 4 i przechodzimy do punktu 5 o porządku obrad. To jest do podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Świętochłowice na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Projekt uchwały przedstawi pan prezydent Dawid Kostępski. Proszę bardzo. A przepraszam, bo tu... A nie, najpierw tak, przedstawienie projektu uchwały, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę przedstawić uchwałę dotyczącą zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Świętochłowice na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
punkcie pierwszym przyjmuje się regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Świętochowice dla rodzinnych ogrodów działkowych na obszarze miasta Świętochowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Świętochowice. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wysoka Rado, przedmiotowa uchwała jest wynikiem szerokich konsultacji, które przeprowadziłem w ostatnich miesiącach z stowarzyszeniami prowadzącymi ogrody działkowe, skupione w rodzinnych ogrodach działkowych, w rodach. Odbyłem 11 spotkań na terenie całego miasta. Dyskutowaliśmy również na temat bieżącej działalności i potrzeb samych działkowców. Niemniej tym podstawowym przedmiotem naszych spotkań był ten projekt uchwały, który w głównej mierze jest taką podstawą prawną do tego, aby móc zasilać finansowo wszystkie 11 stowarzyszeń funkcjonujących na terenie całego miasta w zakresie potrzeb remontowych skupionych czy też pojawiających się bezpośrednio w tych miejscach, gdzie funkcjonują ogrody działkowe. Rodzinne ogrody działkowe mogą występować o tą pomoc publiczną do gminy Świętochowice każdego roku do 15 września w terminie naborów wniosków do budżetu miasta na rok następny. Każdy z stowarzyszeń, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe, może starać się o dotację w danym roku budżetowym, która może być udzielona w wysokości do 50% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 30 tysięcy złotych, o które tą kwotę dofinansowania ubiega się dany rod. Dotacja może być przyznana dla danego rodu nie częściej niż raz na 3 lata. Szanowni Państwo, formalizujemy to, co każdego roku realizowane było, można powiedzieć, taką metodą gospodarską. Chciałem, aby rodzinne ogrody działkowe, można powiedzieć, w formie czy w tym obszarze dofinansowania czy też pomocy finansowej z miasta zrównać razem z organizacjami pozarządowymi czy też z klubami sportowymi, które właśnie w podobny sposób występują o tą formę dofinansowania właśnie w roku poprzedzającego ten, w którym będzie realizowana dana inwestycja czy też remont. A sami dobrze wiemy, czy wiecie Państwo, bo jak patrzę na twarze naszych radnych, to również część z nich ma swoje ogrody działkowe, więc również Państwo jesteście beneficjentami tych rozwiązań. Dziękuję bardzo i proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Do głosu zgłasza się pani radna Kubica. Proszę bardzo. Panie prezydencie, również mam ogródek działkowy, wprawdzie nie z Świętochłowic, tylko z Chorzowa, ale myślę, że jest to dobra sprawa. Tylko dlaczego dopiero teraz, krótko przed wyborami, robił pan tyle spotkań z działkowiczami? Wcześniej pan tego nie robił i teraz nagle jest taka pani uchwała. Pani radna, proszę nad uchwałą dyskutować, a nie nad spotkaniami pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Tak, pan prezydencie chwalił. Ja w nawiązaniu do tego mówię. Proszę. Chyba mam prawo. No i dlaczego to jest dopiero teraz, krótko przed wyborami? Dlaczego działkowicze tyle razy prosili o to, nie było tego. Teraz nagle wybory i pan łaskawie coś ludziom daje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radnym zwracam naprawdę uwagę. Proszę dyskutować nad projektem uchwały. Nie oceniać wzajemnie swoich wystąpień i tak dalej. Pan prezydent chciał zabrać głos. Proszę uprzejmie. Oddaję panu głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Radna, bardzo proszę o poskromienie emocji. To już piąta edycja Miejskiego Dnia Działkowca, która odbyła się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka. Podczas każdego z tych spotkań, czyli sięgając przez te wszystkie lata, 5 lat do tyłu, zawsze podczas tej imprezy, tego przedsięwzięcia kulturalnego spotykam się z działkowcami, przegadujemy długie godziny na temat ich potrzeb. Ja myślę, że można to skonsultować, można to skonfrontować także z samymi działkowcami, z prezesami i każdego tego roku te problemy były rozwiązywane. Każdego roku działkowcy otrzymywali coś od miasta, rozwiązywaliśmy te problemy, przecież również w budżetach poszczególnych tych ostatnich 5 lat rezerwowałem środki właśnie na cele remontowe dla rodzinnych ogrodów działkowych. No tu można byłoby wymieniać
co otrzymała Zgoda, co otrzymały ogrody działkowe na Skałce, co otrzymały te na Chropaczowie, więc w centrum. Natomiast no, ta forma tego sformalizowania, no ona oczywiście, ta uchwała w ostatnich miesiącach wykuwała się, bo to nie tylko okres przedwyborczy. Rozpoczęliśmy tak naprawdę pracę nad tym projektem uchwały już w zeszłym roku. Natomiast chciałem, aby główny wkład w tej literalny w tej uchwale mieli sami działkowcy. Więc ostatnie 6 miesięcy to był okres konsultacji z samymi działkowcami, więc wypracowany przeze mnie i przez moich współpracowników projekt uchwały tak naprawdę był podstawą, tak, pewnym takim zaczynem tego aktu naszego uchwałodawczego. Natomiast w głównej mierze te poszczególne elementy regulaminu były wypracowane przez również wspólnie z działkowcami. To oni mieli swój wkład i to oni są zadowoleni z tego, że taki projekt uchwały staje dzisiaj na sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Do głosu zgłaszała się pani radna Pogoda. Proszę bardzo, udzielam pani głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Potwierdzam w zupełności wypowiedź pana prezydenta, ponieważ niejednokrotnie uczestniczyłam w spotkaniach ze wszystkimi organizowanymi, ze wszystkimi zarządami rodzinnych ogrodów i stowarzyszenia Kamionka, jeżeli chodzi o projektowanie i dyskusję nad tym projektem. Uchwała ta była bardzo długo i bardzo oczekiwanym aktem prawnym prawa miejscowego dla wszystkich działkowiczów i cieszy fakt, że dzisiaj ona ma miejsce i weszła w obrady naszej sesji. Uchwała ta, jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, daje możliwość wszystkim ogrodom do rozbudowy, a przede wszystkim zmodernizowania niejednokrotnie starej infrastruktury ogrodowej, jak na przykład wodociągi, drogi wewnętrzne czy świetlice oraz ogrodzenia. Jest to o tyle ważne, gdyż na ogół działkowicze są to osoby już w wieku starszym, niejednokrotnie emeryci o niezbyt wysokich dochodach. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu i poparcie tego projektu uchwały. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Najpierw zgłosił się pan radny Gniełka, potem pani radna Kubica. Dobrze. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Ja bardzo się cieszę, Panie Prezydencie, że taka inicjatywa się pojawiła. Cieszę się, że coraz więcej takich inicjatyw się pojawia, w której miasto deleguje zadania publiczne na stowarzyszenia i inne podmioty, które, mówiąc kolokwialnie, najlepiej wiedzą, jak spożytkować te pieniądze. Myślę, że kolejna uchwała, coraz więcej takich uchwał będzie się pojawiało, które spowodują to, że stowarzyszenia, tak jak powiedziałem, i inne podmioty będą mogły brać swój udział w wydatkowaniu budżetowych pieniędzy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu pani radnej Kubicy. Ja tylko chcę powiedzieć to, co powiedziała pani radna Pogoda. Ta uchwała była bardzo długo oczekiwana przez działkowiczów i powtarzam, dlaczego dopiero teraz wyszła? Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Pan radny Nowak chce zabrać głos, proszę bardzo. Ale panie przewodniczący, państwo radni, panowie prezydenci,
Ja generalnie oczywiście jestem zdecydowanie na tak, bo przecież ogrody działkowe, a szczególnie ogrody działkowe na Śląsku, to jest wielka tradycja, bo akurat chyba one tak powstawały ze względu na to, że mamy ciasną tą aglomerację i wówczas, kiedy one powstawały, gdzie ta naprawdę praca na Śląsku była bardzo ciężka, to ci pracownicy, górnicy, hutnicy przede wszystkim przed tego przemysłu ciężkiego na te ogrody, w tych ogrodach chcieli trochę odsapnąć. Kiedyś pewnie one mieli zupełnie inną rangę, bo jednak trochę więcej się tam uprawiało, bo to owoców, warzyw, dzisiaj one są naprawdę już tak jak z nazwy, że są rekreacyjne. Nie będę tutaj, nie mam zamiaru tutaj krytykować, bo uchwała jest jak najbardziej pożądana. Jedynie chciałbym tutaj dodać, że uchwała Rady Miejskiej nie jest jakby tutaj dokumentem nadrzędnym, bo dokumentem nadrzędnym jest ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku i być może tutaj właśnie koleżanka chciała nawiązać do tego, że mieliśmy 5 lat, żeby jakby to tutaj w formie uchwały ważnego dokumentu miejskiego rozwiązać. Chciałem ale zwrócić uwagę na to, że oczywiście jestem ale żeby to dobrze też było w przyszłości rozwiązywane. Oczywiście mam nadzieję, że te środki znajdą się też oczywiście odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie miasta, ale bardzo ważne jest to, bo to wynika z tej ustawy, którą tutaj zacytowałem z dnia 13 grudnia 2013 roku, że te zadania, które będą realizowane przez te ogrody jako tutaj beneficjenci tego zadania, że one mają służyć nie tylko ogrodom działkowym, ale szerszym tutaj jakby całemu społeczeństwu generalnie. I to nie będą takie proste do końca zadania, tak? Że właśnie bardziej, żeby się skupić na tą infrastrukturę, która będzie dostępna nie tylko dla właścicieli tych ogrodów działkowych. No, 30 tysięcy na każdy ogród, gdyby takie kwoty oczywiście miały to być przyznane, bo ja rozumiem, że to jest jakby kwota graniczna, no to jest konkretny pieniądz i pewnie w każdym z tych ogrodów można było fajną infrastrukturę zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej dyskusji? Jeżeli zgłoszeń nie widzę, to sam sobie udzielę głosu, natomiast żeby nie fatygować pani wiceprzewodniczącej, po prostu pozwolę państwu, że z tego miejsca. Wysoka Rado, my oczywiście jako klub radnych Platformy Obywatelskiej będziemy głosować za tym projektem uchwały. Tu być może też odpowiadając raz jeszcze, cytując może bardziej słowa pana prezydenta, dlaczego akurat teraz? No akurat teraz, bo taki był cykl też uchwałodawczy. Nie wszystkie uchwały można przygotować z dnia na dzień, a takie sugerowanie, że być może teraz nie powinniśmy pewnych rzeczy rozwiązywać, pewnych rzeczy wdrażać, bo zbliża się, czy trwa już kampania wyborcza, w moim mniemaniu jest twierdzeniem naiwnym i niebezpiecznym dla miasta, bo miasto musi działać, musi dalej organizować swoje sprawy, niezależnie od tego, czy jest kampania wyborcza, czy tej kampanii wyborczej nie ma, a ja bym prosił, żeby kampanii wyborczej na tej sesji było jak najmniej. Zajmijmy się ważnymi sprawami dla miasta, czyli między innymi udzieleniem dotacji celowej ze środków budżetu miasta, między innymi dla rodzinnych ogrodów działkowych. Bardzo dziękuję. Zgłoszeń w dyskusji więcej nie ma, w związku z czym dyskusję zamykam. Wysoka Rado informuje również, że Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I Wysokiej Radzie, a przede wszystkim Radom gratuluję, bo uchwała została podjęta jednogłośnie, 19 głosów za. Stwierdzam oczywiście podjęcie tej uchwały.